wiceprezesa Adama Węgrzyna. Ze strony społecznej, czyli Organizacji Związków Zawodowych, poproszę o składanie podpisów następujące osoby. Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność, pan przewodniczący Bogdan Stępiński oraz zastępcy przewodniczącego Skipnie Dariusz Matuszewski, Adam Kolok, Teodora Wojtowska, Paweł Marcowa oraz członkowie prezydium Jacek Styrski i Wiesław Wojtasiewicz. Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Narodowego i Leżownictwa oddziału Polskiej Spółki Leżownictwa w imieniu pana przewodniczącego Dariusza Matuszewskiego oraz wiceprzewodniczącego Stanisława Szymańskiego, Tomasza Karasbiela, Czesława Kostowskiego, Mariusza Łączaka i Teresy Kuchni. Związek Zawodowy Kadra Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Narodowego i Leżownictwa będzie reprezentować pan Władysław Stanowicz. Międzyzakładową Komisję Związkową Związku Zawodowego Kontra będzie reprezentować pan przewodniczący Krzysztof Kulka. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego i Kapitałowej Ciągłego pan przewodniczący Andrzej Skucz. Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność 80 Pracowników Polskich Spółki Gazownictwa pan przewodniczący Ryszard Kuliński oraz zastępca przewodniczącego pana Kowala. Międzyzakładowy Niezależny Związek Zawodowy Współpraca pan przewodniczący Karol Kowal. Związek Zawodowy Inżynierów i Techników w Olsztynie pan przewodniczący Ryszard Juszczak. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Wodno-Gazowego i Eksploatacji w Polskiej Spółce Gazownictwa pan przewodniczący Dariusz Mlenda i Związek Zawodowy Pracowników Gazownictwa w Krakowie, w którym imieniu występuje przewodniczący Krzysztof Walczak oraz zastępca przewodniczącego Mirosław Kowal. Dodam jeszcze tylko, że biura, które państwo składacie te podpisy, dają drobną panią komisję. Szanowni Państwo, w trakcie podpisywania tego porozumienia pozwólcie, że przeczytam Państwu główne założenia tego porozumienia, które się podpisujemy. Zacznę od preambuły. Otóż celem niniejszego porozumienia jest stworzenie warunków dla dynamicznego rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa, Narodowego Operatora Systemu Dystrybucji Gazu, zapewniającego wzrost przychodów oraz strukturalnej pozycji spółki na polskim rynku energetycznym, a także jej wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy. Zmiana dotycząca rzeczy sprawy matury redukcji kosztów skutkujące znaczną redukcję zatrudnienia, a tym samym istotnie ograniczające działalność spółki oraz powodujące spowolnienie jej rozwoju jest najważniejszym celem obecnego zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. Tylko prorozwojowa ustawa, która już w tym roku zatrzymała kolejne planowane redukcje zatrudnienia, może zapewnić utrzymanie miejsc pracy, podwyższenie kwalifikacji pracowników oraz wypełnienie miejsc spółki, którą jest dostarczanie gazu klientom w sposób efektywny i bezpieczny. Dynamika rynku oraz zmieniające się otoczenia prawne gospodarcze stawia przed spółką nowe wyzwania. Mając na celu zapewnienie perspektywy funkcjonowania spółki jako niekwestionowanego narodowego operatora systemu dystrybucyjnego gazu, Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa wraz ze stroną społeczną podjął próby wypracowania pakietu koniecznych rozwiązań, które przyspieszą niezbędne zmiany, dając jednocześnie gwarancję dotychczasowych miejsc pracy oraz korzystne perspektywy finansowe zarówno dla właściciela spółki, jak również dla pracowników, którzy są najważniejszymi jej zasobami. W toku prowadzonych warsztatów strategicznych brała intensywny prac zespołu zadaniowego pracodawca oraz przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych przez 3 miesiące stworzyli optymalne nastawienie na rozwój oraz rozszerzenie działalności projekt zmian funkcjonalnych spółki. Po raz pierwszy w historii polskiego gazownictwa o przyszłości przedsiębiorstwa decyduje nie tylko zarząd, ale przede wszystkim pracownicy za pośrednictwem reprezentacji organizacji związkowych działających w spółce. Wypracowany pakiet obejmuje wspólną konstrukcję 3 kluczowych elementów. Strategię Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016-2022, struktury organizacyjne Polskiej Spółki Gazownictwa i systemu motywacyjnego dla pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa. Strony niniejszego porozumienia istotnie podkreślają, iż warunkiem powodzenia przeprowadzenia procesu rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa jest przyjęcie jednocześnie całego komplementarnego pakietu zmian, którego wprowadzenie określają postanowienia niniejszego porozumienia. Zmiany te będą możliwe do wprowadzenia po uzyskaniu akceptacji właściwych organów korporacyjnych spółki, która została determinuje możliwości implementacji. Strony zgodnie oświadczają, że warunek ten dotyczy wszystkich postanowień niniejszego.
brzmienie stanowiące założenie numer 2 do mniejszego porozumienia. Opracowana koncepcja wprowadza ograniczenie liczby szczebli zarządzania, które mają istotne wpływy na funkcjonowanie spółki oraz jakość i szybkość podejmowanych decyzji, a także umożliwia zwiększenie liczby zakładów pracowniczych na prawach oddziału. Wprowadzenie nowych zakładów pracowniczych i przekształcenia dotychczas funkcjonujących oddziałów i zakładów zapewnia możliwość dostosowania struktury spółki do podziału administracyjnego kraju. Nowa struktura to również odwołanie się do tradycji i potrzeby wypełnienia społecznego postulatu gazowni bliższej klientowi. Przerzucenie w nomenklaturze pracowniczej struktury gazowni jako podstawowej jednostki terenowej pozwoli na ustalenie usługi przełączania nowych klientów już na poziomie lokalnym. System motywacyjny. Strony zgodnie przeświadczają, że przyjmują opracowany w ramach warsztatów strategicznych system motywacyjny dla pracowników polskiej spółki gazownictwa przy poszanowaniu warunków określonych w ustawie 8 preambuły. Warunkiem jakości oraz efektywności jest, był i zawsze będzie pracownik, bo właśnie pracownicy oraz wykonywana przez nich praca jest podstawą realizacji wszelkich strategii, planów i koncepcji. Tylko dobrze zmotywowany i wyposażony w niezbędną wiedzę i narzędzia pracownik może zapewnić realizację stawianych strategii celów. Dlatego tak istotne dla zarządu spółki jest podkreślenie jego roli i zaangażowania. Nowy, opracowany wspólnie system motywacyjny podkreśla wartość uczciwej i efektywnej pracy, zaangażowanie oraz co najważniejsze, tradycje oraz korzenie polskiego gazownictwa. Celem wypracowanego rozwiązania było zwiększenie